Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nastąpiła mała przerwa w nagrywaniu filmików, no ale to nie miałem bardzo czasu. I co, dzisiaj wam pokażę silnik do ładowacza. Kupiliśmy niedawno. Zaświecimy sobie światło. O, bajzelek oczywiście jest. Zaraz się zaświeci ta druga. Taki silniczek. O, tutaj tabliczkę nie będzie widać bardzo. 2,2 konia, znaczy no 2,2 KW ma, 1480 obrotów, 1420 obrotów na minutę. Trójfazowy, tutaj jest przełącznik, właśnie załączyć na raz, ale jego będzie trzeba wykręcić, bo nam taki niepotrzebny, bo będzie trzeba założyć przełącznik na prawo 0 i lewo, no czy tam odwrotnie, żeby wkręcił się w jedną stronę, później w drugą. A tutaj mam siajbę dorobiona, nie wiem, pasek chyba 12, coś takiego. No trochę będzie trzeba tego klina przerobić, bo to tutaj mam na półokrągło, ale to tylko tutaj te krawędzie z boku się przejedzie i będzie wszystko pasować. No, teraz nie wchodzi przez to, że jest klin nabity, tak to wejdzie bez problemu. Siajbka ma o bodajże 10 cm średnicy. Akurat tam na reduktorze jest przełożenie w granicach 24 obrotów chyba. Czyli ja na 24 razy trzeba przekręcić tak jakby kołem, żeby na bębnie ten, co skręca linę, wykonał jeden obrót. No i to tak to wygląda. I co wam jeszcze mnie? A, rozrusznik, nie wiem, może dzisiaj albo jutro mi przyjdzie, także też będę montował, od razu wymienię co? Te dźwigienki od czego? Od prężnika, bo bodajże, kurna, zamykają się te drzwi. Bo bodajże jedna, tylko nie wiem dokładnie która, czy to ta, czy ta, po prostu nie spełnia swojego zadania. No i to wymienię obydwie i będzie hulać. Tego dziada muszę wykręcić, to może później to zrobię. I założymy nowy rozrusznik. Podładujemy trochę akumulatory na sezon i zobaczymy, jak to będzie gadać na nowym rozruszniku. A jeszcze muszę wymienić tutaj odlutował mi się ten przewód miedziany, a dokładnie ta końcówka z tego odstojnika tutaj, co jest. No i zarobiliśmy i będę musiał jeszcze przewód kupić, bo ten się nie nadaje. Kiedyś taki założyłem, ale stwardniał strasznie od ropy. No i badziewie po prostu pękło mi i ropa leciała. Ciągnik jak postał trochę, to był zapowietrzony, no bo cała ropa cofała się z pompy i kapała tutaj w dół, tak jak widzicie, jak żem rozkręcał, no to wyleciało. I na początku miał słaby start. No ale przewód już jest zarobiony, mam go tam w domu, więc kowężyk muszę dokupić i
się wszystko zrobi, będzie maszyna hulać na cacy. I co? To by było chyba na tyle, no, w dzisiejszym odcinku. A dajcie znać, czy wybieracie się na targi rolnicze tu w Kielcach. Właśnie my będziemy, rolnikowo.pl będzie, bodajże w sobotę się zjawimy tam na kilka godzin, zobaczymy co słychać ciekawego, co nowe, jakie nowe maszyny są. I chyba dzisiejszy odcinek na tym zakończę. Także co? Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A na pewno się już taki ukaże, może właśnie z tego rozrusznika. Także, a jeszcze zapraszam na relacje z targów. Mam nadzieję, że coś nagramy. No i filmik się ukaże może w niedzielę, jak przy dobrych wiatrach. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.